Teraz dużo się mówi o tym, że państwo polskie jest słabe. No nie mówił zarówno pan Sienkiewicz, ale powiedzmy sobie w kontekście takim, że w poszczególnych dziedzinach jest mocne, ale wspólnie jakoś nie działa. Pan się ma za państwowca. Pan Sienkiewicz się ma za państwowca. Tam nawet pada taki w rozmowie taki moment, że rozmawiamy jako państwowcy. Czy panowie widzą tę słabość państwa polskiego, które z jednej strony nie potrafi nawet oczyścić podsłuchów, że tak powiem, w restauracji z podsłuchu, gdzie się spotykają luminarze. Z drugiej strony nie potrafi się przeciwstawić ludziom, którzy jak dyrektor szpitala nie zamierzają wykonywać swoich funkcji zgodnie z przepisami, tylko zgodnie ze swoim przekonaniem. Czy panowie się zgadzają, że państwo polskie jest słabe, że jest niewydolne, nie ma autorytetu, nie ma stanowczości, nie potrafi walnąć pięścią w stół? Tak myślę. Chociaż wolałbym wypowiadać się w sprawach gospodarczych, bo na tym się znam lepiej niż na innych sprawach, nawet jeżeli ale w innych sprawach mam prezes Narodowego Banku Polskiego jest pan wysoką figurą w państwie polskim. No tak, ale chciałbym się wypowiadać publicznie przede wszystkim na tematy gospodarcze. Akurat do profesorze Chazanie nie będę się wypowiadał. Natomiast no jest tak, że w Polsce się toleruje sytuację, no, których by się nie tolerowało w innych krajach. Przykłady? Bardzo proszę. No przykłady wszyscy znamy. No nie, ale to może warto tak... Proszę bardzo. Warto powiedzieć, no. Bodaj 28% tych, którzy powinni, płaci abonament radiowo-telewizyjny. No, możemy nienawidzić tego podatku, daniny, czy opłaty. No ale sam premier, jak gdyby... No dobrze. Ciekawe, czy płaci. Dobrze. Ciekawe, ale, czy płaci. Myślę, sprawdzimy to. Ale myślę, że płaci. Jeżeli został wprowadzony paskudny, najpaskudniejszy ze wszystkich podatek od dochodów kapitałowych, już nazwiska nie nazwy obrzydliwej nie wspomnę, prawda? Akurat nie uważam, że on jest słuszny. Możemy tego podatku nienawidzieć. Czy jest słuszny, czy nie jest? Ja uważam, że jest słuszny. Jeżeli, tylko za niski. Jeżeli uważamy, jeżeli uważamy, że ten podatek jest niesłuszny, to go zlikwidujmy. Ale jeżeli obowiązuje, to trzeba go płacić. No, tymczasem tolerowaliśmy przez wiele lat no właściwie niesłychaną kpinę z państwa, jaką były te podatki, przecież tak zwane lokaty antybylkowe. No na Boga, przecież to było tak bezwzględne i właściwie nie licujące z powagą państwa wykorzystanie już nie luki w przepisach podatkowych, tylko w gruncie rzeczy no, normalnego, że tak powiem, sposobu formułowania matematyki. Wykorzystanie matematyki. Fajnie wyrażasz, no tak, ale oczywiście w momencie, w którym ktoś to wpada na pomysł, żeby to wykorzystać, to minister finansów natychmiast powinien palnąć pięścią w stół, no bo to, mówię, to była kpina z państwa. Albo to, że po pierwszej bodaj reklamie Amber Goldu, która z daleka śmierdziała po prostu przekrętem, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zgłasza sprawę do prokuratury, zawiesza na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed tą firmą. No i okazuje się, że w ramach chyba jakoś źle pojętej, nie wiem, ochrony swobodnej przedsiębiorczości przez lata nie mogliśmy się doszukać w działaniu tej piramidy finansowej niewłaściwości, przestępstwa. Ale dzwonił pan do premiera w tej sprawie? No dobrze, no ale od trzech chyba lat, czy dwóch i pół roku wcześniej była już sprawa w prokuraturze i chcę powiedzieć, że ja dzwoniłem w tej sprawie także do redaktorów poważnych pism codziennych, mówiąc robicie pieniądze na rzeczy, którą ja uważam, że jest piramidą finansową. Ja też tutaj to mówiłem. I muszę powiedzieć, że obie te gazety
obaj ci redaktorzy naczelni, nie będę mówił, kto to jest, a są dwie najpoważniejsze gazety w Polsce, potraktowały to poważnie i jak sądzę, po chyba jakichś tam dwóch tygodniach skończyły się reklamy. Premierowi chciałem zwrócić uwagę na to, że Amber Gold inwestuje w te linie lotnicze Old Express. Znaczy, ja sobie nie zdawałem sprawy, że tylu ludzi zainwestowało w te, czy to, no, zainwestowało, to właściwie to, jak można to nazwać inwestycją? Kupiło bilety. Powierzyło pieniądze tym ludziom z Amber Gold. Myślałem, że to jest znacznie mniejsza suma i mniejsza ilość, mniejsza liczba osób, w związku z tym myślałem, że to nie jest jakaś wielka sprawa. Natomiast... Ale wiedział pan, że premier jest rodzinnie zainteresowany? Nie, skąd? Nie wiedział pan. Nie, oczywiście. Nie kojarzył pan. I nie miałem wrażenia, że on o tym wie. Że może być jakiś związek jego syna z tą Old Express. Natomiast po prostu sądziłem, że to będzie jakaś większa sprawa. No to oczywiście to wszystko już było w prokuraturze, wszystko już było w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wielu lat się tym zajmowała Komisja Nadzoru Finansowego. Wszystkie procedury były już w toku i niczego nie oczekiwałem. I to ma pan odpowiedź, pan panie redaktorze, na temat tłustych misiów pana redaktora, ministra Sienkiewicza. Ten Amber Gold był takim typowym tłustym misiem. Wiedziała prokuratura, wiedział KNF, wiedział OKiK i nic się nie działo. Bo no, nie było, ale jeżeli chodzi o KNF, wyraźnie nie, mówię, tak, to nie, oni zrobili wszystko, co KNF, trzeba, tylko ja już, nie było na tym polega problem. Ja już tutaj mówiłem, że KNF-owi brakuje pionu prokuratorskiego, śledczego, normalnego. Przenieśmy z IPN-u, oni są bardzo aktywni. Tak, o, to dobry pomysł. więc to jest właśnie taki przykład kliniczny, o czym mówił minister Sienkiewicz. Wszyscy niby jesteśmy elementami państwa. Ale dokupy zebrać nie można.